Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Junior. Słuchajcie, to jest mój zakup. Tak, byłem sobie w sklepie. Pewnie zapytacie, gdzie można takie cudo kupić. To jest taka zwykła muchołapka. Działa ona na tej zasadzie. O, może Wam zademonstruję, jak to działa. Nie wiem, czy będzie widać. Raczej nie będzie widać. Chodzi o to, że w każdym z tych łebków w tej roślince jest takie czujki ona ma. I jeśli mucha wpada do środka i smyra za te czujki, roślinka się z automatu zamyka. Ja Wam to zademonstruję, tylko z tego co słyszałem, to po prostu ona się zamyka do 2 razy łebek, strawia to co tam złapie i obumiera i wyrastają kolejne. Ogólnie już posiadałem taką raz roślinkę i problem był taki, że zawiozłem ją do Polski i sobie, pewnie w Polsce też można to kupić, bez problemu, ale ja tutaj mam dużo much, to w lato to sobie właśnie coś takiego kupiłem, niech sobie poluje, a co? No i po prostu zwiozłem ją do Polski i po prostu, wiecie co, zaczęła mi obumierać, a podobno jest trik, widziałem taki na to, że gościu na TikToku rozrobił po prostu wodę z cukrem i zalał w doniczkę i po prostu roślina cała odżywa z powrotem. Nie wiem, nie testowałem tego. Jak się tak stanie, to spróbuję. No niestety tamtą wyrzuciłem, bo myślałem, że cała obumarła, ale spróbujemy z tą. No oczywiście trzeba ją rozsadzać w większe doniczki. Kupiłem w takiej mniejszej doniczce. Niedługo będę ją musiał przesadzić, bo zobaczcie, no ona jest już praktycznie cała doniczka jest zapełniona. Słuchajcie, patrzcie, to działa tak mi mianowicie tak, że smyram tutaj takie te czułki. O, widzieliście? Zamknęła się. Może jeszcze tego jednego pokażę. No po prostu ona ma tam, nie tutaj te, nie chodzi o te tutaj wąsy, co ona posiada na łebku, tylko tam w środku ona ma takie igiełki i smyramy i... O. No i to tak mianowicie wygląda. Ja tak szybko chciałem powiedzieć po prostu zasady, które panują w domku i których należy przestrzegać. Nikt o tym chyba raczej nie mówi. Na przykład to są tylko zasady w moim domku, ale podejrzewam, że przepraszam, wszędzie działają tak samo. No to co, może przejdźmy do rzeczy. Słuchajcie, pierwszą taką zasadą, którą pewnie zdziwi wszystkich mieszkając w Holandii, to jest po prostu zakaz używania zielonego. Sorry, że tak mówię, ale po prostu jak i w inny sposób to powiem, to po prostu YouTube się tym zajmie. Nie lubi takich, o takich tematach po prostu rozmawiać, ale wiadomo o co chodzi. Tak. Wiecie dlaczego? Po prostu dużo osób mówi, że to jest legalne. Nie, to nie jest legalne. Po prostu ten kraj to po prostu toleruje i jest tolerancja. Możecie sobie przeczytać na własny użytek. Można tam sobie, no po prostu no, musicie się dokształcić. Ja nie będę się wypowiadał na ten temat, bo tu chodzi o domek. W domku jest zakazane surowo, czy handel, czy uprawa, czy tak dalej. To jest po prostu zakazane. I oczywiście używanie też jest zakazane. Tak samo jak z papierosami. Nie można palić w tym budynku. U góry, nade mną, co teraz nagrywam w kuchni, jest czujka od dymu i po prostu, wiecie, i działa, uwierzcie, że działa, bo dużo ludzi sobie myśli, że nie działa. Działa, już miałem okazję usłyszeć ją na własne uszy, jak się po prostu bateria rozładowała i po prostu zaczęła już, sama się z automatu włączyła, a drugiej w nocy, to myślałem, że zawału dostanę, ale to było 2 lata temu. I po prostu musiał ktoś przyjść i w nocy to zdjąć, no masakra, nie? Dobrze, że to był weekend i nie szedłem do pracy wtedy, ale no ogólnie to działa i działają strasznie na właśnie na dym. Tak samo jest w sypialni, tak samo nie da rady, jedyne co nie ma w łazience i uwierzcie mi, przepraszam, uwierzcie mi,
że są osoby, które korzystają w łazience z takich rzeczy. No dla mnie to jest chore, otworzyć sobie drzwi, na dworzu jest popiółka, można sobie spokojnie zapalić, nie ma w tym problemu, tak? Ogólnie jeszcze w tych domkach jest zakaz trzymania zwierząt. Nie wiem, ogólnie widzę tu ludzie, że mają jakieś zwierzątka. W sensie jakiegoś pieska nieraz widzę na tym parku całym. I się sam zastanawiam, czy to po prostu są jacyś goście, którzy przyjeżdżają w odwiedziny, czy to ludzie po prostu mają, nie wiem. Ale wiem, że jest zakaz, z tego co wyczytałem w tym regulaminie. Tak samo nadmierne spożywanie alkoholu też jest zakazane. Wiecie dlaczego? Bo po prostu odkąd ja mieszkam w różnych domkach i na różnych lokalizacjach, dla mnie to jest głupie. Ja wiem, że każdy powinien sobie samemu dawkować, w sensie, no, nie wywalam was za to, żeście się upili, ale wiem, że dużo ludzi po prostu nie może pić alkoholu, jak piją w dużych ilościach. Oni sami o tym wiedzą, ale po prostu wiecie, jak to jest pokusa, kusi, muszą się napić i tyle. I po prostu zaczynają się awantury, zaczynają się bójki, później jest policja. I wiecie, oni się nie chcą w takie rzeczy bawić, a poza tym mi się wydaje, że to też jest spoko, fajnie, że przestrzegają takich zasad, ponieważ bardzo dużo ludzi porządnych przyjeżdża, porządnych. No, ogólnie chodzi o to, że wszyscy chcą, po prostu przyjeżdżają tu w jakimś celu, chcą zarobić, chcą do pracy wypocząć i tak dalej, a nie gdzieś po nocach słyszeć jakieś bójki, policję, jakieś awantury i tak dalej. No to po prostu jest dla mnie spoko, spoko, tak powinno być wszędzie, bo dużo, uwierzcie mi, dużo było takich sytuacji, co w swojej karierze wyjazdów spotkałem i po prostu też ich miałem dosyć. Nie fajnie się patrzy na takie rzeczy, no i to musi być po prostu przestrzegane. Tak samo, no nie wiem, na takich domkach dostajecie rowery. Wiadomo, tutaj bardzo Holendrzy zwracają uwagę, że nawet jak idzie się wieczorem gdzieś na spacer, to się powinno być oświetlonym, bo po prostu oni się boją, a jak ktoś jest, wiadomo, oświetlony, to też łatwiej widać nas na drodze. Dużo, strasznie dużo jest tu rowerzystów, niektórzy chodzą ścieżkami rowerowymi na spacer i tych osób nie widać, także powinno się jakoś tam wieczorem oświetlić, jakąś głupią opaskę założyć, ale zawsze wiecie, to jest dla nas też bezpieczeństwo. Tak samo na użytkowanie z roweru, tak samo powinno się oświetlać. Wiadomo, jak ktoś nieraz, no tu jeżdżam dziwnie. Ja już mam takie sytuacje, że nieraz to zwłaszcza jak się kieruje autem, to są takie sytuacje, że po prostu Holendrzy nie biorą pod uwagę tego, że jest tu dużo obcokrajowców i nie wszędzie jest tak samo, a ścieżki rowerowe są wszędzie, na rondach, w mieście, poza miastem, wszędzie te ścieżki rowerowe są. I w większości przypadków rowerzysta ma pierwszeństwo. I na przykład ja dojeżdżając ostatnio do ronda o 2 w nocy nie pomyślałem sobie, że ktoś będzie jechał ścieżką rowerową. No 2 w nocy, wiecie jak to jest, no, kto normalny na rowerze jedzie o 2 w nocy. No ale jednak i tak aż ale miałem, jechałem akurat powoli, miałem tak świadomość, nic się nie stało, ale po prostu wiecie, to trzeba uważać, bo jak ja bym takiego, no uderzyłbym w kogoś takiego, no to masa problemów, a po co sobie takie rzeczy, wiecie, robić. No to są takie zasady, wiecie, no ja wiem, że to już są poza domkiem, tak, ale rower jest przydzielany do domku, także to też się jakoś liczy jako zasady domku, tak mi się wydaje. No i co, o takich główniejszych rzeczach chyba powiedziałem. Wiadomo, jest jakieś masa innych takich dupereli, że nie można sobie przemeblowywać, nie można sobie, nie wiem, szyb oklejać i takie pierdoły, ale to wiecie co, no, mają jakieś zasady, że na przykład jak się wychodzi, to powinno się okno otwierać, rolety w górę. Ja na przykład nie przestrzegam tego, przepraszam, nie przestrzegam tego, ponieważ
jakby to powiedzieć, no nie chcę, żeby ktoś mi po oknach zaglądał, co ja mam w domku, tak? Mnie to po prostu drażni, jak przechodzi ktoś, jakiś gapie i się patrzy, o, ten ma to, ten ma to, ten ma tamto. Ja nie lubię się tym chwalić, co ja mam, po prostu, że mam to mam i po prostu to jest moje i tyle. I nikogo nie powinno to interesować. Każdy też powinien mieć jakąś swoją prywatność i wiem, że zawsze są zasłonięte i nikt się nigdy nie przyczepi. Generalną taką jeszcze zasadą to jest dbanie o czystość w domku, tak? Ja wiem, że dużo ludzi, bardzo dużo ludzi jest takich, którzy nie dbają o czystość tego domku. Nawet czepiają się o naczynia w zlewie, ponieważ wymagają, że to jest ich własność i mamy dbać o to, w takim jakim stanie przyszliśmy, tu dostaliśmy, to powinno to tak wyglądać, że ja jak nowe wszystko, tak? Jakieś wszelkie usterki, trzeba to wszędzie zgłaszać. No a czystość, no a właśnie, to jest dla mnie też głupie, no ale może z jednej strony widziałem, jak niektórzy mają na domkach, no to po prostu mi się wydaje, że to jest spoko. Wiem, że wielu się będzie kłócić o to, że to nie jest spoko, bo ja was z jednej strony wszystkich rozumiem, ale też z jednej strony rozumiem ich i po części, słuchajcie, bo to chodzi o to, że tak, płacimy za domek tygodniowo, a ktoś w tygodniu przychodzi i kontroluje czystość, tak? Czyli sprawdza, czy są podłogi czyste, czy nie ma nigdzie plam, czy nie jest garów nigdzie nie ma uwalonych i tak dalej, czy w miarę wszystko jest poskładane, czysto i tak dalej. To jest tylko przez to, ja też wiem, ja też nie jestem za tym, żeby ktoś mi chodził po chacie i grzebał w rzeczach, czy ja mam czysto, czy nieczysto i sprawdzał, ale uwierzcie, że byłem na niektórych domkach i jakby tego nie pilnowali, to po prostu by były numeliny po prostu, nie? Spaliby w sześciu. No nie, nikogo, wiecie, ja nie mówię, że akurat tu są takie przypadki, ale w poprzednich latach też widziałem takie sytuacje, że no muszą dbać o to, tak? Sprawdzają, bo po prostu by się robiły, no straszne meliny by się robiły, no. A tak, wiadomo, przyjdzie sobie ta osoba, wiadomo, gdzieś tam tylko zajrzy, czy jest czysto i wychodzi sobie ta osoba. Ona tam, nie wiem, nie robi testu białej rękawiczki, tak? Ale to, no wiem, że wiele osób z was się nie zgodzi z tym, co ja mówię. No ale wiadomo, ja też was rozumiem, że za to się płaci i tego nie powinno być. No ale wiecie, tak samo, nie wiem, czy mówiłem, z ciszą nocną. Wiadomo, jest weekend, niektórzy 22 już hałasują, muzyka odpalona, mają weekend. Niektórzy w sobotę idą do pracy, to wszystko słychać. To też chcą, żeby tego przestrzegane to było w każdy dzień. Wiadomo, jeśli ktoś tam... Tutaj akurat, tu gdzie mieszkam, to tak zezwalają na takie rzeczy po prostu. Wiadomo, jak ktoś z umiarem wszystko stosuje, to można, tak? Ale jak ktoś rozwali na cały regulator o północy muzykę w weekend, no to też te osoby się denerwują, tak? No bo każdy chce wypocząć sobie, tu jest, praktycznie się chodzi od poniedziałku do piątku do pracy, w sobotę niektórzy też chodzą, wszystkie soboty nieraz i po prostu ktoś sobie chce wypocząć. Słuchajcie, no to takie jedne z tych główniejszych zasad, co wam wymieniłem, wiadomo, jest wiele innych zasad, ale to są takie po prostu już takie, nie będę mówił o takich, bo po prostu to by zajęło i zajęło i zajęło i zajęło, encyklopedia by można na ten temat napisać. Zresztą ja tu mam stron, mam takich dużo, coś tam poczytałem, no ale to już mam nadzieję, że po prostu jak wy traficie na taki domek, to sobie tam lukniecie w te zasady. Może coś pominąłem ważnego, możecie też napisać w komentarzu. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki i suba, ponieważ to motywuje do tworzenia kolejnych materiałów. O. No i co? To ode mnie to by było na tyle. Widzimy się w następnym materiale. Yo!